Cześć, tu mówi Jaguar z rozgłośni Radia EMI, najlepszego na tej ziemi. Mam nadzieję, że szanowni słuchacze poczują się zainteresowani radiową wersją programu. Jaguar pyta w tą niedzielę od godziny 16. Do zobaczenia. Witamy w Blackpool. Cudowny, pogodny dzień. W programie Jaguar pyta. Naszym gościem jest przemiła Kasia, właścicielka pierwszej w Blackpool restauracji Retro Cafe. Jak samopoczucie, Katarzyna? Dziękuję, dobrze. Za każdą osobą kryją się doświadczenia życiowe i podjęte i wynikające z nich poważne decyzje. Jak doszło do otwarcia restauracji w Blackpool? Zawsze chciałam coś zrobić dla siebie, dlatego otworzyłam restaurację. Coś innego pokazać wszystkim w Blackpool. Jak można dobrze zjeść? Jak można dobrze zjeść, tak? Jak można ładnie podać w czystym miejscu. Jak można poczuć się trochę jak w domu. Jak w domu. Przynajmniej w takiej konwencji polskiej. Jak Anglicy reagują? Czy reagują? Czy... Powiem, że mam polską kuchnię i angielską. Wiadomo, o wiele więcej klientów jest Anglików tutaj, nie Polaków na razie. Zaczyna się dużo znajomych przychodzić teraz do restauracji, do kawiarni. Restauracja jest na Coronation Street, to jest town center, więc jakby naturalnie, ponieważ specyfika turystyczna Blackpool, masa ludzi tam się przebija. A właśnie, w Polsce zmorą jest sanepid. Jak tutaj sobie to poradziłaś? Czy to jest skomplikowana w ogóle procedura rozpocząć własny biznes i jak gdyby gastronomiczny w tym, czym ty się specjalizujesz? Nic trudnego, tylko rejestrujesz swoją działalność, jestem employer, zgłaszasz do kancelarii i każdy przychodzi, sprawdzają ci dodatkowe, sprawdzają, jak mówisz, sanepid, sprawdzają. Dostajesz certyfikat, dostajesz ileś tam gwiazdek i tak to wygląda, bez żadnych przeszkód. Długo w Blackpool jesteś? 8 lat. Rodzina? Córka, narzeczony. Przeszkód kryminalnych? Nie no, grzeczna jestem. No tak, matka Polka. Jesteś duszą i ciałem. I ciałem, i duszą. Retro Cafe. Przyrządzanie potraw, w związku z tym konieczność czy pasja? Pasja. Wcześniej może konieczność, teraz pasja. Każdy. Może w Polsce nie gotowałam tak dużo, w Anglii może chciałam bardziej swoim znajomym. W Polsce nie ma z czego. Nie ma z czego. I pokazać moim znajomym, spróbować polskich dań. Byłam dużo znajomych Polaków i Anglików. Mój narzeczony jest Anglikiem, także oni wszyscy się po prostu... I prawdopodobnie dzięki twoim, przepraszam, umiejętnościom pozostanie jeszcze jakiś czas. Tak. Każdy chłop lubi dobrze zjeść. Dobrze zjeść. Jak żyje się w Blackpool? Dobrze, bardzo dobrze. Biorasz się dzisiaj na plażę z... Tak, z orzaszki. No, na szczęście nie parasolem? Nie, na szczęście nie. Widzisz siebie w Blackpool... Nie wiem, dłuższy czas, wiem, że sporo podróżowałaś. No właśnie, Anglia z perspektywy tych 8 lat. Na lepsze, na gorsze, Blackpool. Na lepsze, na gorsze. Podejrzewam, że na gorsze, bo 8 lat temu to miasto, w tym mieście było życie. Ludzie. Co masz na myśli? Nie wiem, czy zauważyłeś. Podejrzewam, że to tak samo jest jak w Polsce, że wszyscy są zaganiani, zalatani teraz. Zaczęło się tak. Doba ma za mało godzin. Ludzie pracują, gonią za parę grosza. I wcześniej, jak pamiętasz. A to jest okropne, że ludzie pracują. A wcześniej. Nie, to nie jest okropne. Jak pracujesz, to wiadomo, że coś masz w życiu.
ale kiedyś ludzie byli inni, bezstresowi. Jak przyjechałam tutaj, Anglicy, Anglicy nawet, bo to nie tylko Polacy, Anglicy, jeżeli każdy na ulicy mówi do ciebie dzień dobry, ukłaniał się, zadowolony, z radością, a teraz wszyscy są zaganiani, zalatani, nie ma takiej, nie wiem jak ci to powiedzieć, jest inaczej w każdym razie, podejrzewam, że na lepsze, na lepsze się zmieniło, mamy ładną promenadę, budują nowe budynki, nowe tutaj pasaże handlowe, wiadomo, to na lepsze. Się zmieniła, jeżeli chodzi na z drugiej perspektywy, no zobaczymy, co pokaże ten sezon. Czyli życie to nie jest bajka, nie. Ale przynajmniej w Blackman mamy marzenia trzeba mieć. Marzenia mamy, możemy je realizować, a żeby mieć na to energię, zapraszamy na wyśmienite potrawy do Retro Cafe, Coronation Street, które przyrządzają bezpośrednio Kasia. Dziękuję za odwiedziny. Dziękuję ślicznie. I wszystkiego smacznego. Dziękuję. Rozwijam go jak to by dobry ganci sięgam tam. Ciesłanca nigdy nie zabraknie, nie, nie, nie. Kafej muzyki ja wciąż pragnę, je, je, je. Nie próbuj nigdy tak zatrzymać, nie, nie, nie. Mierzę wysoko. Musisz mierzyć wyżej. Musisz mierzyć wyżej od gwiazd. Musisz mierzyć wyżej. Musisz mierzyć wyżej od nas. Trzymaj poziom, trzymaj go ziom, bo takich jak ty może być nawet milion. Walczących MC o miejsce na tron i tak zostanie tylko jeden szampion. Trzymaj go ziom, trzymaj swój pion, bo zanim odpalniesz to powstanie twój klon. I tak już jest, kiedy nadajesz ton, wszyscy słuchają, tylko jeden ma zgon. Musisz mierzyć wyżej. Musisz mierzyć wyżej od Witamy w Blackpool w programie Jaguar Pyta. Naszym gościem jest prezes Jarek, prezes, organizator, założyciel Polish FC. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nie ma problemu. Jak wrażenia po turnieju Burlington wczorajszym, Jarek? Znaczy, po turnieju Burlington zajęliśmy czwarte miejsce na... Punkty! Punkty, dokładnie, na 20 zespołów. Myślę, że to jest takim naszym, no jest kolejnym naszym sukcesem w naszej historii tej blackpoolowskiej piłki. I która trwa od roku? 2005. Aha, jak to się zaczęło? Byłeś ty, był twój brat, o ile pamiętam. Tak,
byłem ja, mój brat. Była jakaś tam paczka pewnie, może z pracy znajomych? To znaczy, czy... było paru znajomych, zaczęliśmy spotykać się, jak podejrzewam, jak wszędzie każdy Polak spotykał się w parku, w znanej parku. Na w barze Polacy się. No, też się spotykaliśmy w barze, ale też mieliśmy czas na tą piłkę w parku. I tak zaczęliśmy w Stanleyu, tak. Bardzo fajne miejsce i tak zaczynaliśmy naszą przygodę z piłką. No właśnie, twój tata. Tata związany przez wiele lat profesjonalnie z polską piłką nożną, mógł być dumny, obserwując to, co tu gdyby zaistniało na terenie Blackpool. A na początku graliście w lidze angielskiej. Tak, tak. Kilka razy mój ojciec był jako na wakacjach i miał zaszczyt też oglądać na żywo naszą drużynę grającą, biorącą udział w meczach ligowych. Jakieś profesjonalne porady? Tak, były. Kopcie mocni? Były porady i to naprawdę to czasami skuteczne. I chłopacy zawsze mile wspominali mojego ojca i zawsze pozdrowienia mam chłopaków. Czy zauważyłeś, wspomniałeś, było 20 drużyn na turnieju w Orlicą. To jest taka średnia, podejrzewam. Tak, średnia to jest, tak można powiedzieć, 16-18 zespołów. To jest taka dobra średnia i to wydaje mi się, że to jest super sprawa, 16-18 zespołów. To jest dużo pracy organizacyjnej. W samym Blackpool to jest słynny doskonale zorganizowany w turniej i podczas których zawsze dopisuje pogoda. Brało udział właśnie mniej więcej 16-20 osób, ale jak zmieniał się, czy zauważyłeś poziom graczy? Znaczy poziom naprawdę jest dosyć wysoki, widać kręgosłup zespołów. To są chłopacy, którzy widać, że mieli styczność z tą piłką w Polsce i podejrzewam, to tak samo wygląda jak u nas, jest kręgosłup i jest parę osób, które po prostu chcą fajnie spędzić czas, urwać się z domu po ciężkim tygodniu pracy. Trenujecie regularnie? Tak, trenujemy, no akurat spotykamy się raz w tygodniu na hali. To jest takie nasze, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy to jest takie, można powiedzieć, nasze maksimum. Okej. Okay. Czyli pogodzić obowiązki rodzinne, dokładnie, pracownicze. Dokładnie. I w miarę wysoki poziom trzymać jednak tego, czym się jak tobie zajmujesz, tak? Profesjonalnie. A córeczka, dumna jest z taty? Tak, myślę, że tak. Dopiero będzie kontynuowała, myślisz? Życzyłbyś sobie jakieś pasje? To znaczy, jak na razie córeczka chodzi na kurs tańca, no widać, że idzie w tym kierunku. Ale ze spokojem, wszystko jest młoda, no ma dopiero 4 lata, to czas przed nią, przed decyzjami. Ja jej nie będę, bo tu się wmawiał, że nie wiem, ma grać w tenisa, czy ma grać, nie wiem, w koszykówkę, czy sama podejmie tą decyzję. Rozumiem. Jak się ci żyje w Blackpool? Długo jesteś? No w Blackpool już można powiedzieć, że jestem te 8 lat. Takie na stałe 8 lat. Mieszkałeś gdzieś jeszcze? Nie. Kierunek był od razu Blackpool. Kierunek Blackpool i tak człowiek, jak to się mówi, jak na razie tą kotwicę zarzucił i siedzi w tym Blackpool. Świetnie. Życzymy. Dziękuję za odwiedziny. Dziękuję za znalezienie odrobinę czasu. Pomimo zmęczenia, a dzisiaj jeszcze też jakieś obowiązki. Gościem był Jarek, prezes Polish Blackpool FC. Dzięki.
Salutes from afar, but I say what's up. You can't tell me your name when we waking up. They call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Saw you from afar, but I say what's up. You can tell me your name when we waking up. They call me Tunchi, I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody done gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it be like? Gościem naszym jest założycielka pierwszej polskiej szkoły językowej w Blackpool. Dzień dobry. Dagmara, witam serdecznie, jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. W moim przypadku zajęło trochę czasu, zanim poczułem się swobodnie, mieszkając już nawet w Anglii w porozumiewaniu się z językiem angielskim. I dużą pomocą był tutaj kurs językowy. Iloma językami ty władasz? Ja mówię 4 językami. Język polski, językiem polskim oczywiście, angielskim, włoskim oraz obecnie uczę się języka hiszpańskiego. Czemu hiszpański? Ponieważ zawsze chciałam mówić po hiszpańsku. Zaczęłam kiedyś uczyć się języka hiszpańskiego w Polsce i postanowiłam kontynuować edukację. Łatwy, trudny? Na pewno. Jak ci idzie? Na pewno znajomość innych języków pomaga, więc potrzeba na to troszkę czasu. Jednak języka, nauka języka to jest proces, którym się musi poświęcić. Ale masz motywację, bo raz, że lubisz się uczyć, lubisz, masz satysfakcję z nauki innych, którzy już używają tych umiejętności. No i podróże, tak? Planowane Włochy w tym roku, czy dalej? Tak. Nie, Włochy w tym roku. Codzienny dzień w twojej szkole. Radości, smutki, ciekawe sytuacje? Zawsze radości, ponieważ co człowiek to historia. Ilu języków nauczacie? Obecnie uczymy języka angielskiego, który jest najbardziej popularny, ponieważ przygotowujemy do egzaminów takich jak ISO, TEFL, IELTS oraz do egzaminu na obywatelstwo. Również uczymy języka niemieckiego, rosyjskiego, cześć kochani, polskiego, hiszpańskiego, francuskiego, gdzie jedziesz? Portugalskiego, tajskiego, duńskiego oraz języka migowego. 10. Tak. Wielu masz nauczycieli? Niektórzy nauczyciele mówią 2-3 językami, także... Okay. Zaczęłaś 2 lata temu szkołę, została otwarta, teraz jest to jak gdyby, no wiadomo, że jest, rozwija się prężnie. Też popularny jest polski język? Na pewno, staje się coraz bardziej popularny. Rozwija się prężnie. Też
popularny jest polski język? Na pewno, staje się coraz bardziej popularniejszy, ponieważ Anglicy przyjaźnią się z Polakami, są w różnych mieszanych związkach, więc kiedy na wakacje chcą się porozumiewać w języku polskim, ponieważ nie wszyscy w Polsce mówią językiem angielskim, szczególnie starsi ludzie. No tak, no tak. Praca jednakże to nie wszystko, co prowadzisz w wolnym czasie, jeśli tak powiem. Oczywiście zawsze trzeba znaleźć czas na przyjemności. Mhm. Moją pasją to oczywiście sport. I również spotkania towarzyskie z przyjaciółmi. Uwielbiam pływać oraz ćwiczyć na siłowni. Długo jesteś w Blackpool? 8 lat. Jakieś zmiany na przestrzeni? Na pewno, ale z twojej perspektywy Blackpool. Fajne miejsce, niefajne? Coś można poprawić? Coś byś pogorszyła? Blackpool jest miastem turystycznym, natomiast dużo widać zmian pozytywnych jednak. Urząd Miasta inwestuje w Blackpool, więc miejmy nadzieję, że to przyniesie nam wszystkim jakieś pozytywne zmiany. Czyli zostajesz. Zostaję. Wiem, że jesteś zaganiana, więc tym bardziej, że szybko gdzieś lecisz dalej właśnie. Lecę. Lecisz. Więc dziękuję serdecznie. Gościem była Dagmara. Dziękuję i pięknie. Mogę tylko dodać, że I love the way you teach. Cześć, tu mówi Jaguar z rozgłośni Radia EMI, najlepszego na tej ziemi. Mam nadzieję, że szanowni słuchacze poczują się zainteresowani radiową wersją programu. Jaguar pyta w tą niedzielę od godziny 16. Do zobaczenia. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디
넌 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 yo know what I'm saying 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Witamy w Blackpool w programie moim Jaguar pyta. Witaj Piotr. Piotr, Polskie Radio EMI. Dzień dobry, największe oszkodowania też. Piotr, dziękuję bardzo za pomimo napiętego grafiku. Sama przyjemność, życia, Artur. Naprawdę. Życia bujnego, acz intensywnego. Przebyłeś w Wellington na turnieju. Sponsorujecie polską ligę w Anglii. Jak było? Jak wrażenia? A super, chłopaki grają, naprawdę nóg nie odstawiają, bardzo się angażują, grają na sportowo. Kiełbaska zawsze z grilla jest, także ja też próbowałem, sympatycznie jest, naprawdę nie ma to tam. To było 19 drużyn, naprawdę z Peterborough, z Liverpoolu, z Doncaster, z Warringtonu, praktycznie 4 drużyny z Warringtonu, mieszane polsko-słowackie, słowacko. Kto wygrał? Wygrała drużyna właśnie ze Warringtonu, Red and White, chyba, jak dobrze pamiętam. Druga była drużyna... Druga drużyna była... To wrócimy. Z Warringtonu chyba też, no. Chłopaki z Jaguaru po prostu byli czwarci. Naprawdę są wysoko w kwalifikacji na pierwszym miejscu, prawda? Bardzo wysoko na pierwszym miejscu. Tak. I to się liczy. Ale... Najważniejsza jest inicjatywa, chłopaki się ruszają, są aktywni, tak. Naprawdę przyjeżdżają. Gratulacje zwycięzcom, ale chwała wszystkim biorącym udział. Tak, to prawda. Ja jestem w stresie, bo ja wiem, że ty wpadłeś, zaraz wypadasz, bo tak, okej, radio to pewnie hobby w ogóle, które kosztem snu, dwa czy trzy biznesy, do tego jakieś hobby, zalążki rodziny. Skąd bierzesz na to wszystko energię? Szczerze ci powiem, nie wiem. Okej. Ale relaksuję się, chodzę na jacuzzi. Żona mnie wspiera, Monisia, którą bardzo pozdrawiam. Na pewno. Kolega mówi, że takie przysłowie Brytyjczyk, że after every successful man is a woman, prawda? Więc zapewne to jest coś w tym, prawda? Czujesz się spełniony? Na chwilę obecną, ile jesteś w Anglii? 7 lat, happy 7. Szczęśliwa siódemka. Myślę, że z perspektywy tych 7 lat idzie na lepsze, Na lepsze. Chociaż wiadomo, jest tam trochę cięć. Niektórzy mówią, że się Anglia skończyła, bo już wiadomo, no ten fund, prawda, nie jest taki. No ale zaczyna się życie, ale wiadomo, każdy jest kowalem swojego losu, może robić wszystko, co tylko by chciał, prawda. Niektórzy wolą siedzieć w living roomie, niektórzy lubią coś robić, niektórzy tego. Ja akurat wszędzie mnie pełno jest, gdzieś tam można mnie zobaczyć, tu i tam, prawda, także się udzielam i staram się wypoczywać aktywnie, bądź aktywnie spędzać czas. I plany na wakacje? Za miesiąc. Dzisiaj się dowiedziałem, że za miesiąc z Moniką jedziemy do Hiszpanii. Bardzo się cieszę, powiem ci, nie? Bo to taki surprise, no w każdym bądź razie życie szybko leci, prawda? Czas to pieniądz, o widzę tutaj tego, może taki mały tego, czasiwo, bardzo ładne. Zginąłem. Tak? Tak. Żeby czas mieć pod kontrolą, to tak. Chciałbym bardziej ten czas kontrolować. Dokładnie, otóż to. Radio. Świeża inicjatywa, ale już o niej, że tak powiem, głośno. Zaczęło się co 2 miesiące temu. Tak. Nie było łatwo. Łatwo założyć radio? O, jest. No tak, no to jest bardzo trudno, to jest ogólnie tak, no nie mówię, żeby tam odpychać, ogólnie każdy może spróbować, no nie ma to tamto, prawda, wszystkich rzeczy można spróbować,
Mój wujek zawsze mówił, że wszystkiego w życiu trzeba spróbować, żeby mniej więcej mieć pojęcie. Jest to radio przez duże R. Tak. Jak licencje prawnie, nigdy was tam... No, rok czasu czekaliśmy, prawda, po złożeniu aplikacji na PRS i PPL, prawda, więc to nie jest tak, że można sobie tam otworzyć, prawda, czy ten. W każdym bądź razie sukcesem tego radia jest to, że naprawdę bardzo fajni ludzie zaczęli się w to angażować, jak na przykład Waldi, Rimę, Mateusz, kolega, prawda, dużo fajnych, prawda, ludzi, prawda, także to jest sukces, jak gdyby, bo wszyscy coś włożyli od siebie, prawda? Właśnie. Tylko taką czy ona tańczy dla mnie? To ty byłeś tym, co ściągnął chłopaków do Preston na koncert? To znaczy, no... Mogę powiedzieć tak, czy nie? Znaczy, nie to... ja się tam, znaczy nasze biuro ogólnie mogę powiedzieć, że było głównym sponsorem tego, być może się przyłożyliśmy do tego w jakiś sposób. Pozdrawiam organizatorów Pawła i Sylwka, prawda? Byli jak najbardziej, poznałem chłopaków bardzo sympatycznie, pozdrawiam też menadżera chłopaków, także nie, sympatycznie bardzo. Kolejne chłopaki, plany? Na, nie wiem, odrobinę rozrywki? Ja ci powiem, no w tym momencie to na cokolwiek znaleźć czas, jeśli chodzi o wolny czas, to bardzo ciężko, no ale najważniejsze jest cieszyć się życiem, być szczęśliwym, no bo tego czasu jak gdyby mało jest, prawda, no ale no przede wszystkim, no cieszyć się życiem, no upływa szybko, prawda. I do spotkania na gorącej fali gościem był... Piotr Miski, bardzo miło, dziękuję bardzo za przyjęcie tego, bardzo się cieszę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Emi oraz wasz telewizów w Jaguar TV, pozdrawiam. Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you.
Motyw o lodówce zaczyna się w bardzo ciekawy sposób. Rozmawiałem z koleżanką, tak jak tobie mówię, w ostatni, wydawało się, ostatni dzień roku akademickiego. Można powiedzieć, ostatni dzień roku szkolnego. Którego roku? 2001 to był. 2001 rok, można powiedzieć wieki temu. Rozmawialiśmy na temat przeżyć, rozmawialiśmy na temat wspomnień i spontanicznie doszliśmy do tego, że wspomnienia są jak popsute mięso. Popsute mięso, które jest w lodówce. I od tego zaczęła się opowieść o lodówce. W momencie, kiedy kogoś poznajesz, to jest taka opowieść dwuetapowa. W momencie, kiedy kogoś poznajesz, zapraszasz kogoś do domu i pytasz, napijesz się kawy, może herbaty, może sok pomarańczowy, próbujesz wybadać kogoś zainteresowania, gusta smakowe. Wiadomo, że nie pokażesz od razu komuś zawartości lodówki, bo nie wiesz, w momencie, kiedy mnie zapraszasz do domu, to nie wiesz, co ja sobie pomyślę na temat zawartości twojej lodówki, co sobie pomyślę na temat wystroju twojego domu. Nie wiesz, co ja pomyślę na temat mleka w kartoniku, które stoi prawdopodobnie od miesiąca, jest popsute, ale stoi, bo nie znasz powodu, dlaczego stoi. Fleja. Mogę pomyśleć, że jesteś fleją. Mogę sobie co innego pomyśleć. Mogę pomyśleć, że jesteś kobiety artystą. Nie ma. Nie ma kobiety, nie ma kto o niego zadbać. Mogę różne rzeczy sobie pomyśleć. Mhm. To samo mogę sobie pomyśleć, kiedy ciebie poznaję. Kiedy poznajemy się, to opowiadasz mi o tym, co akurat uważasz za stosowne, żeby nie zniechęcić mnie od razu do siebie, bo w momencie, kiedy zaprosisz mnie do domu, ja widzę, to jest fleja, to mogę nie spotkać się z tobą drugi raz. Ale możesz uznać, że jesteś tak że jestem tak charyzmatyczną osobowością, że warto się ze mną spotkać. Dlatego zapraszając mnie do domu... Znaczy się, jeśli zapraszam ja, to jak gdyby muszę się liczyć, że takie mleko może na mnie obraz mu jako fleja. Tak. Wiadomo. Może sobie pomyśleć, że zaprosiłeś mnie do domu i liczy się, psychologowie tak mówią, pierwsze 30 sekund, może pierwsze pół godziny. Tak, pierwsze wrażenie jest trwałe. Tak, pierwsze wrażenie jest trwałe. Wchodzę do ciebie do domu i chcąc, nie chcąc rozejrzę się, czy czuję się komfortowo, czy czuję się swoją, czy muszę zdjąć buty, bo nakazują mi tego dobre obyczaje, czy po prostu robię to, bo czuję się swobodnie. Niekiedy nie zdejmuję się u kogoś butu, bo się stopy do podłogi kleją. Więc kiedy się kogoś poznaje, rozmowa też toczy się na tematy ogólnikowe, opowiesz o lepszych kawałkach swojego życia, żeby zainteresować rozmówcę. Wiecie, kiedy się... No, ładnie, żeby pokazać się w ładniejszym świetle. W jak najładniejszym świetle. Ładny ubiór, dlatego tak randki przebiegają w restauracjach, żeby to miało dobry początek. Tak samo ludzie opowiadają o sobie lepsze kawałki swojego życia, żeby wzbudzić zainteresowanie. Wiecie, kiedy się ludzie dłużej znają na etapie koleżeństwa, dążącego prawdopodobnie do przyjacielstwa, to wtedy zapraszając mnie do domu, możesz powiedzieć, zobacz, tak sobie mieszkam, nie jest to do końca urządzony dom tak, jakbym chciał, ale jestem na etapie. Tam jest lodówka, jest kuchnia, tu jest pokój, w którym sobie żyję, tam dalej jest sypialnia, czuj się swobodnie, możesz poczuć się jak u siebie w domu, jakkolwiek byś tego nie odczytywał. To jestem ja. To ma odniesienie do relacji też międzyludzkich. W momencie, kiedy znamy się dłużej, możesz otwarcie mi powiedzieć, zaprosiłem ciebie tutaj, bo mam pewien problem. Tak jak mleko w lodówce stoi od miesiąca, tak mam nierozwiązany problem w głowie od miesiąca. Chciałbym porozmawiać o tym problemie z tobą. Być może pomożesz mi, być może mi coś doradzisz. Albo po prostu nie gadać do ściany. Żeby nie gadać do ściany, nie rozmawiać do lustra. Nie oczekuję, że mi pomożesz, czy coś tam, tylko po prostu właśnie, żeby samemu dla siebie w obliczu drugiego człowieka ten problem sobie naświetlić. Właśnie, rozmawialiśmy też o tym, że... Nie bić się z własnymi myślami. Tak, rozmawialiśmy też o tym, że ludzie niechętnie proszą o pomoc, bo proszenie o pomoc może być odczytywane jako oznaka bezsilności. Mało osób chce się pokazać jako bezsilny, nieradzący z sobą. Słabość. No. Słabość. Mało osób chce pokazać słabość, że staje do walki z drewnianą tarczą. Albo też są ludzie, że są tak egomaniacy, którzy nagle są, którym trudno jest w ogóle przed samym sobą przyznać, że
jak można mieć taki głupi problem, który jednak jest. Ale to jest twój problem. Mhm. Twój problem dla ciebie jest bardzo duży. To jest coś, co nie pozwala tobie spokojnie zasnąć. To jest problem, z którym kładziesz się spać, z którym się budzisz i cały czas jak czarna chmura deszczowa wisi nad tobą. Więc kiedy znamy się dłużej, to możesz powiedzieć, tam jest lodówka, jest kuchnia, jest powierzchnia, tak jak mówię, gdzie żyję. Jeżeli brakuje tobie kawy, herbaty, nie ma problemu. Lubisz kawę, lubisz herbatę, nie ma akurat tego smaku. Niedaleko jest sklep. Możemy skoczyć po kawę, po herbatę, po coś, co lubisz. Tak samo tematy, na które rozmawiamy, są bardziej swobodne, być może bardziej intymne. No i co z tą lodówką? To jest właśnie motyw lodówki, tak ja to nazywam. To jest taki motyw, gdzie przyziemny temat, temat jedzenia, temat spotkań odnosi się do relacji międzyludzkich. Tak stopniowo staram się to każdemu tłumaczyć, że ludzie, którzy się słabo znają, nie opowiadają zbyt dużo o sobie. Nie pokazują od razu powierzchni, w której mieszkają. Przyjaciele, znajomi bardziej swobodnie podchodzą do tego tematu. Tak jak wspomniałem, popsute mięso to jak złe wspomnienia. Trzeba wyjąć to popsute mięso z lodówki, wyrzucić je, przewietrzyć lodówkę, umyć ją dokładnie, czyli trzeba oczyścić swój umysł. Wiadomo, że to się liczy ze wsparciem. Jeżeli jest ktoś, kto ciebie zrozumie, kto będzie dla ciebie wsparciem, nie potraktuje tego jako twoja słabość, nie wyśmieje ciebie, poczujesz, że spod tobie przysłowiowy kamień z serca, to jest właśnie to. Jeżeli chodzi o lodówkę i temat relacji międzyludzkich, to partner życiowy jest jedyną osobą, która ma dostęp do zamrażalnika. Na tym się kończy historia o lodówce. Jak do tego podejdziesz, zależy od ciebie. Tu końcowe pomyślenie jest bardzo, bardzo ważne. Co ty na to? Cześć! Tu mówi Jaguar z rozgłośni Radia EMI, najlepszego na tej ziemi. Mam nadzieję, że szanowni słuchacze poczują się zainteresowani radiową wersją programu. Jaguar pyta w tą niedzielę od godziny 16. Do zobaczenia. Brrr.